prosiłbym wówczas o oklaski, które jakby będą aprobatą tego, że zgadzamy się na przyznanie. Stwierdzam, że te laury honorowe zostały trzem osobom przyznane. Bardzo proszę Teresę, jeżeli chce zawiadomić Solidarnych, zawiadom o tym. Przedsięwzięcia medialne braci Karnowskich, Telewizja Republika nie, ale Solidarnie 2010 i przedsięwzięcia medialne tej grupy, ale również po takie przedsięwzięcia małe, blogerzy, strony internetowe i tak dalej. I myśmy zakładając ten kongres rok temu, zakładali go wspólnie z panią Chojnacką, która w imieniu Stowarzyszenia Solidarnie 2010 brała udział w tych pracach. Wspominamy ją jako osobę bardzo ciepłą i bardzo nakierowaną na innych, na to, żeby zrobić coś dobrego. I dzisiaj na naszym dorocznym spotkaniu, kiedy rozważaliśmy sprawę nagród dla ludzi, którzy położyli duże zasługi dla wolnego słowa w Polsce, pomyśleliśmy też o ludziach, którzy niestety odeszli i o, żeby przyznać im laury honorowe naszego kongresu. Przyznaliśmy trzy takie laury honorowe, pani właśnie Chojnackiej, panu wybitnemu fotografikowi, panu Erasmowi Ciołkowi oraz blogerowi znanemu wszystkim Tomaszowi Mierzwińskiemu, znanemu jako Siłów. Jeżeli pani pozwoli, to na pani ręce chciałem przekazać ten laur honorowy dla pani Barbary Chojnackiej. Dziękuję bardzo, że Basia ze światem bardzo się cieszy. Wiem, że była szalenie zainteresowana i zaangażowana w to, co robiła. Było to bardzo szczere i mogę powiedzieć, że oddała za to życie. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy, to dla nas zaszczyt. I również zaszczytem dla kongresu jest to, że Solidarni 2010, ustanawiając nagrody imienia pani Barbary, poprosili nas, żebyśmy jako kongres byli patronem tej nagrody i z przyjemnością dzisiaj zdecydowaliśmy o tym, że tak właśnie się stanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałam, Basia jest tutaj z nami, na pewno, sądzę. Dziękujemy za Basię. To był nasz przyjaciel, wspaniały człowiek, który wspólnie z nami budował od samego początku Solidarnych 2010 właśnie w takim duchu, takiej dobrej arystokracji, to znaczy właśnie kogoś mądrego, szlachetnego, dobrego, takiego, z którym, na którym można naprawdę bardzo polegać, który ma szlachetne, dobre serce, a jednocześnie upór i dzielność i odwagę. I te cechy to niezwykłe połączenie cech, niezwykłe, które zdarza się bardzo rzadko. Właśnie w tej arystokratce, która z wyciągniętym w dłoni dyktafonem wydała prywatną wojnę temu tej dziczy
dziczy podpartej mainstreamowymi mediami, dziczy na krakowskim przedmieściu pod krzyżem azjatyckiej hordzie, która atakowała bezbronnych ludzi, którzy się tam modlili, to Baśka właśnie, ta arystokratka, szlachetna, wykształcona, mądra, inteligentna, dobra, wielki człowiek, właśnie tam, z taką odwagą, wielką dzielnością stanęła i właśnie z tym dyktafonem w ręku wydała prywatną wojnę tej dziczy i ta wojna właśnie cały czas trwa tak naprawdę, ale wierzę w to, że Baśka tę wojnę wygra i my wszystko zrobimy, żeby tak się wydarzyło. Za miejską Baśkę, ona na pewno jest tutaj z nami, na pewno jest z nami, była z nami w bardzo trudnych chwilach, była z nami przy bardzo ciężkich protestach, których się baliśmy. Byliśmy sami naprzeciwko bardzo wielu ludzi podczas na przykład Euro 2012, podczas meczów z Rosją, z wielkimi transparentami i Baśka była wtedy z nami, w najtrudniejszych chwilach. Myślę, że no, teraz nie jest tak trudno, jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji w tej chwili. Polacy znacznie więcej wiedzą, są mniej zmanipulowani. Ten proces jeszcze będzie trwał, ale Baśka z nami tu na pewno jest. Chcę powiedzieć jedno, że gdyby nie Basia, to nie byłoby bardzo wielu spośród nas tutaj dzisiaj, ponieważ portal Solidarność2010.pl to w dużej mierze jej wielkie dzieło, dzieło jej serca i ducha i odwagi i miłości do Polski. Bardzo serdecznie dziękujemy Kongresowi Niezależnych Mediów i obiecujemy, że nagroda i pamięci, która mamy nadzieję, że już za rok będzie przyznawana, trafi do rąk tych właśnie, do takich osób, jakimi była Basia, czyli do osób, które całkowicie, bezinteresownie, bez żadnych komercyjnych powodów zaangażowały się w bitwę o Polskę. Także to ma być nagroda za niekomercyjne przedsięwzięcia medialne. Bardzo dziękujemy Kongresowi.